Nie mamy wpływu na pogodę. Nie mamy wpływu na skutki, jakie za sobą niesie. Mamy jednak wpływ na łagodzenie konsekwencji niechcianych zdarzeń. Jako ubezpieczyciel wyspecjalizowany w ubezpieczeniach dla sektora agro pracujemy nad tym od wielu lat. Czerpiemy przy tym z doświadczenia naszych niemieckich udziałowców. Należymy do jednej wielkiej grupy profesjonalnych ubezpieczycieli upraw w Europie. Już ponad 40% rolników ubezpieczających swoje uprawy zdecydowało się właśnie na nas. Zakres naszych ubezpieczeń jest dopasowany do realnych zagrożeń. Dzięki temu rolnicy są bezpieczni i pewni jutra. Realne zagrożenia, realne szkody. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w segmencie agro. Dzięki temu wiemy, co dla rolnika jest ważne. Sucha i bezśnieżna zima powodująca wysmolenie zbóż. Kilkudniowy spadek temperatur poniżej zera w okresie pełni kwitnienia rzepaku może powodować ubytki w plonie na skutek przemarznięcia dna kwiatowego i niedorozwój łuszczyn. Widoczne bardzo silne gradobicie powodujące straty całkowite w uprawie rzepaku i zbóż. Zakres naszych ubezpieczeń jest szeroki. Dzięki temu rolnicy zyskują komfort doboru optymalnego wariantu ochrony oraz pewność, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń nie zostaną sami. Grunt to spokój. Grunt to także radość udanych zbiorów. Gradobicia mogą pojawiać się od początku maja do końca września. Należą one do jednych z najbardziej niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych zagrażających uprawom. Miejsce ich wystąpienia jest nieprzewidywalne. Siła uderzeń gradzin oraz ich wielkość spowodowały całkowite ścięcia roślin kukurydzy w najbardziej dla nich wrażliwej fazie wiechowania. Pomimo swojej pozornej odporności na grad, przy silnym gradobiciu nawet w uprawie soi straty potrafią sięgnąć 90%. Uszkodzenia ogórków będących w fazie pełni owocowania były tak silne, że uniemożliwiły ich regenerację i dalszy rozwój.
Uszkodzenia masy liściowej i łodyg na skutek gradobicia spowodowało niedorozwój pól w ziemniaka i stratę w plonie. W uprawie cebuli gradobicie może powodować otwarcie liści, do których na skutek opadów deszczu może dostać się woda i spowodować ubytki jakościowe, co również może być objęte ochroną. Widoczne efekty gradobicia w postaci tzw. ocentkowania liści cebuli. Pościnane przez grad pąki i kwiaty w uprawie fasoli spowodowały brak zawiązania się strąków, co skutkowało obniżeniem plonu. Na skutek porywistego wiatru i silnego gradobicia doszło do zniszczenia budynku magazynowego, wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego. Podczas prac polowych doszło do zapalenia sieczkarni marki Klas Jaguar 860. Maszyna uległa całkowitemu spaleniu. Najczęściej pożarom ulegają kombajny, prasy oraz sieczkarnie. W wyniku zapalenia się stogów siana doszło do spalenia cielętnika. Zniszczeniu uległa konstrukcja dachu drewnianego pokrytego eternitem. Opaleniu uległa także zewnętrzna ściana opory, okna, wrota oraz jej wyposażenie. Mamy sieć wysokiej klasy rzeczoznawców rolnych. Dzięki temu rolnicy mają gwarancję solidnej likwidacji szkód i uczciwej wypłaty należnego odszkodowania. U nas szkody likwidują prawdziwi fachowcy w branży rolnej. Dzięki temu rolnicy wiedzą, że jesteśmy dla nich godnym partnerem w dyskusji. O solidności i rzetelności likwidacji szkód w Concordii Ubezpieczenia decydują ludzie. To dzięki naszym rzeczoznawcom, naszym ekspertom merytorycznym jesteśmy dla rolników godnym partnerem.